Cześć, tu Igor, Centrum Przygotowania Sportowego. W tym odcinku z serii Rowerowe Enduro przetestuję wkładki antyprzebiciowe Flatout Semi Core. Flatout to polska firma, wkładki zostały zaprojektowane i wykonywane są w Polsce, a Semi Core to zestaw dwóch wkładek. Czerwona, czyli Flatout Bang, jest wykonana z pianki o mniejszej gęstości. Jest taka dosyć miękka i zakładamy ją na przednie koło. I druga, Flatout Core, gdzie pianka wykonana jest z dwóch rodzajów pianek. Mamy piankę o mniejszej gęstości i piankę o większej gęstości, która jest po prostu twardsza i będzie bardziej wytrzymała na różnego rodzaju uderzenia. I tą zakładamy na tylne koło. Daleko mi do bycia specjalistą od spraw rowerowych. Jestem po prostu amatorem kolarstwa grawitacyjnego. No i ten filmik nagrywam głównie dla osób, które są na podobnym poziomie jak ja. No i zastanawiają się, czy na przykład zainstalowanie takich wkładek samemu jest trudne. Ja mam swój rower od mniej więcej 2 lat, który cały czas jest na dętkach. Także ja jeszcze do tej pory nie zamleczałem kół, nie wkładałem wkładek. Nie wiem do końca, jak to się robi. Widziałem różne jakieś tutoriale, filmiki, jak to robią inne osoby. Dzisiaj po prostu spróbuję to zrobić samemu. Zobaczę, czy jest to skomplikowane, czy da się to zrobić, jeżeli się tego nie umie. No i po prostu powiem swoją opinię, a później przetestuję wkładki w praktyce. No i też powiem swoją opinię, ponieważ wkładki chcę zainstalować dlatego, że na dętkach niestety, żeby się one nie przebijały, muszę pompować duże ciśnienie. Ja ważę około 100 kg, myślę, że z osprzętem mogę ważyć nawet około 110, a może nawet i więcej, jeżeli wezmę plecak z czymś w środku. No i żeby moje dętki nie pękały na kamieniach, korzeniach, w bardzo trudnym terenie, jak jeżdżę bardziej agresywnie, no to pompuję tam tak naprawdę prawie 3 bary, czyli bardzo dużo. Większość osób, która jeździ kolarstwo grawitacyjne, złapie się teraz za głowę, bo nikt raczej tak mocno kół nie pompuje. No ale dzięki temu te dętki nie pękają. No minus jest taki, że przyczepność jest dużo, dużo mniejsza i jest to po prostu mało bezpieczne. Dlatego te wkładki głównie chcę mieć po to, żeby móc napompować koło z mniejszym ciśnieniem, mieć lepszą przyczepność, a co za tym idzie, żeby jazda była po prostu bezpieczniejsza. Mniejsze ciśnienie będzie także zmieniało opory toczenia. O ile na płaskiej nawierzchni przez większą powierzchnię styku będzie się jechało trochę wolniej, to w terenie opona powinna lepiej przepływać przez małe nierówności. Ale to są zalety niskiego ciśnienia, a wkładka ma przy tym m.in. chronić oponę, aby nie została rozcięta przez obręcz oraz chronić obręcz generalnie przed uszkodzeniami. Zakładanie zaczynam od Flatout Bang na przednie koło. Przygotowałem sobie różne akcesoria, łyżki do opon, pompkę, odtłuszczacz, gąbkę w odrobinie wody z płynem do naczyń, a także zestaw do tubeless, czyli wentyle, taśmę do obręczy, uszczelniacz, czyli tzw. mleko oraz dużą strzykawkę. Koło jest tubeless ready, także pomyślałem, że pójdę na skróty i oponę wypnę tylko z jednej strony, wyjmę dętkę. Taśma na obręczy wydaje się ok, także wkładam wkładkę, wentyl i żeby sprawdzić szczelność, zakładam oponę i pompuję. Wszystko jest szczelne, także można spuścić powietrze i wlać mleko przez wentyl. Udało mi się kupić fajną, bardzo dużą strzykawkę medyczną, która w zestawie ma jeszcze taką końcówkę, można powiedzieć reduktor, który akurat idealnie mieści się w wentyl. Wlewam 120 ml mleka, czyli dość dużo, ale nie wiedziałem, czy uda mi się ładnie wlać wszystko. Poza tym w środku jest wkładka, także mleko ma dużo powierzchni, na których może się rozprowadzić, a mi na super niskiej masie koła nie zależy. Gotowe, udało się bez problemu. Zakładanie opony na obręcz z wkładką Flatout Bang w moim przypadku nie było trudniejsze niż bez wkładki. Udało się także zalać mlekiem bez ulewania i cały proces zajął mi około 15 minut. Na tylne koło uznałem, że zrobię to samo co w przednim i muszę przyznać, że ciężko zakładało się oponę, gdy w środku była wkładka Flatout Core, ponieważ jest dużo sztywniejsza. Sprawdziłem szczelność, okazało się, że opona ma duże pęknięcie, ogólnie jest w kiepskim stanie i nie nadaje się już do jazdy w trudnych warunkach, ale założyłem z powrotem dętkę, aby rozprowadzić mleko w przednim kole. Tego już nie nagrywałem, ale muszę przyznać, że zdejmowanie opony z wkładką Core w środku było stosunkowo ciężkie. Na tył pójdzie jednak nowa opona, na potrzeby filmu to nawet lepiej, bo będę musiał tutaj od zera założyć oponę, włożyć wkładkę i zalać mlekiem, także zobaczymy, jak to pójdzie.
Z racji, że i tak muszę całkiem zdjąć starą oponę i mimo, że na tej obręczy również jest taśma, to pomyślałem, że zrobię dodatkową jedną warstwę nowej taśmy, głównie dlatego, że chciałem zobaczyć, czy jest to trudne. Wybrałem taśmę o szerokości podobnej do zewnętrznej szerokości obręczy, odtłuściłem całą powierzchnię i zacząłem zaklejanie około 20 cm przed dziurą na wentyl. I generalnie nie jest to takie super proste. Trzeba w miarę mocno i równo naciągnąć taśmę, jednocześnie mocno dociskając ją do środka obręczy, aby nie powstawały pęcherze powietrza. Zakończyłem na zakładkę, czyli około 20 cm za otworem na wentyl. Przebiłem taśmę malutkim kluczem ampulowym, bo to akurat miałem pod ręką, a następnie przełożyłem wentyl. Założyłem oponę, napompowałem, żeby sprawdzić szczelność i aby ranty opony wskoczyły na miejsce. Następnie zdjąłem jedną stronę, włożyłem wkładkę i przetarłem rant opony wodą z płynem do mycia naczyń dla lepszego poślizgu. Nie wiem, czy to tak bardzo pomogło, czy może to, że opona była nowa, sztywniejsza, a do tego naturalnie bardziej śliska, ale zakładanie poszło gładko, dużo lepiej niż poprzednio na starej oponie. Napompowałem jeszcze raz, żeby opona wskoczyła na miejsce i spuściłem powietrze, żeby zalać mlekiem. Czułem, że może nie pójść idealnie, bo powietrze i ciśnienie nie zeszło całkiem z opony, może przez to, że jest sztywniejsza, a może dlatego, że wkładka core utrudnia uciekanie powietrza, przez co tym razem niestety trochę mleka się ulało. Uznałem, że nie będę więcej dolewał, bo 120 ml i tak było wzięte z zapasem. Cały proces z zaklejaniem obręczy zajął mi tym razem około 30 minut. Na testy praktyczne wybrałem się do Szczyrku, zjeździłem wszystkie trasy, ale najwięcej Hip-Hop-e R, czyli górny odcinek, aby trochę poskakać i trasę Otik, aby przetestować opony z wkładkami w trudnym terenie, na korzeniach i kamieniach. Zawsze jak jeździłem kamieniste trasy, to myślałem tylko o tym, żeby nie przebiła mi się dętka, starałem się unikać ostrych kamieni albo wybierać łagodniejsze linie przejazdu, a tym razem uznałem, że w ogóle nie będę zaprzątał sobie tym głowy. Jeździłem mocno i po wszystkim, co trasa oferuje. Było bardzo fajnie, żadnych negatywnych niespodzianek ze strony kół, a w porównaniu do jazdy na dętkach z dużym ciśnieniem czułem, jakbym miał dodatkowe amortyzatory, ponieważ opona na niskim ciśnieniu z wkładką również delikatnie wybiera nierówności. Podsumowując, wkładki antyprzebiciowe Flatout to moim zdaniem bardzo fajny produkt. Mój test nie miał na celu recenzowania ich po długotrwałym czasie użytkowania, czy testowania ich w jakichś bardzo niestworzonych, hardkorowych warunkach, ale i takie testy znajdziecie w internecie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że montowanie ich i zamleczanie kół to nie jest coś bardzo trudnego. Wymaga trochę cierpliwości, ale tak naprawdę każdy powinien sobie z tym bez problemu poradzić. Jeżeli chodzi o samą jazdę, to zwłaszcza dla osób, którzy jeżdżą kolarstwo grawitacyjne, zjazdowe w górach, jest to bardzo fajne rozwiązanie, żeby zabezpieczyć swoją oponę i obręcz. Jednocześnie
jeżdżąc na stosunkowo niskim ciśnieniu. Jeżeli chcesz poczytać o wkładkach FlatOut, to link do strony producenta pozostawiam w opisie pod filmem. Co do wyboru rodzaju wkładek, czyli czy Bang, czy Core, no to myślę, że dla osób cięższych i tych, które jeżdżą i skaczą w trudniejszym terenie, warto jest przynajmniej na tylne koło rozważyć założenie wkładki mocniejszej, czyli FlatOut Core, czyli może być na przykład taki zestaw jak ja właśnie mam, czyli na tył Core, na przód Bang, czyli zestaw semi-core. To wszystko w tym odcinku. Daj znać w komentarzu, czy znasz i używasz wkładek FlatOut, a może korzystasz z jakiegoś innego systemu lub wkładek innego producenta, to podziel się swoją opinią. Jeżeli się podobało, to standardowo łapka w górę i nie zapomnij o subskrypcji z dzwoneczkiem. Biceps, piona!